Hejka, z tej strony są Pony i dzisiaj przedstawię wam trailer odcinka Frozer. Jest mega ciekawy, ponieważ Adrien się ujawnił tam Biedronce. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chcę tylko zaznaczyć, że jest to odcinek nagrywany bez scenariusza, ponieważ kiedy to nagrywam jest niecała godzina, skąd Miraculous Ladybug wypuścił trailer na YouTubie, więc żeby nie było później żadnych problemów do mnie, ani żadnych wątów. Jak wiecie, standardowo zapraszam was na moje social media, zwłaszcza fanpage'a, grupę oraz Gmaila. Wszystkie linki macie w opisie. Ale dobra, bo trailer jest mega ciekawy i chcę już wam go przedstawić, więc zaczynajmy omawianie. Tak więc na początku nasz kotek ujawnia się Biedronce, a ta jest w totalnym szoku. Nie wiem w tym momencie, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc, ponieważ nie wiem, czy to jest sen, czy po prostu, co tu się stało, czy on serio się ujawnił w Biedronce, czyli Marinette. Nie mam pojęcia. W następnej scenie widać, jak Kagami próbuje pocieszyć Adriena oraz Adrien w podzięce Kagami daje jej róże, a ta jest w niemałym szoku. Następnie jest pokazany Luca wraz z Marinette, kiedy oni jeżdżą na łyżwach. Robią takie różne piruety oraz jakieś sztuczki łyżwiarskie, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Później ukazany jest Filip, czyli jest to najsłynniejszy francuski łyżwiarz, z tego co się orientuję. Oraz jest burmistrz, czyli pan burżuła, który ma jakieś papiery. Spodziewam się, że to może być coś o zamknięciu lodowiska. Oraz później widać, jak z tego powodu Filip jest załamany. W następnej scenie widać go już jako Frozera, czyli tego naszego głównego złoczyńcę w tym odcinku. Oraz z tego, co widzimy i się dowiadujemy, jego główną supermocą jest zamrażanie wszystko wokół. Kiedy jeździ na swoich łyżwach, to zamraża wszystko po prostu wokoło. Później widać, kiedy Marinette wyciąga te swoje ciasteczka, które robiła w odcinku 13, jeśli dobrze myślę, z Syreną. Oraz daje je Tiki, która przemienia się w lodową Tiki, jeśli tak to mogę nazwać. I jest właśnie ta Tiki pokazana. Głównie na tym trailer się kończy. W mojej ocenie sam ten trailer jest mega ciekawy. Jeśli chcecie, przypomnę wam opis odcinka. Trener łyżwiarstwa imieniem Filip zostaje zakumanizowany we Frozera. Uzbrojony w złowieszcze łyżwy, pragnie zamienić Paryż w Lodowe Królestwo. Z tego co widzimy, udaje mu się to poniekąd. Aczkolwiek i tak ten mega trailer jest po prostu ciekawy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Zwłaszcza to ujawnienie tożsamości przez Adriena. Wow, wow, jeszcze raz wow. Jeśli ja tak mogę spekulować sobie, to myślę, że to będzie bardziej sen Marinette lub coś takiego, gdyby myślała sobie, że Adrien jest czarnym kotem, jakby to mogło wyglądać. Jeśli naprawdę Adrien się ujawni w Biedronce, to wow, nie wiem w tym momencie, co będę miała powiedzieć. Nagram o tym odcinek jak najszybciej oczywiście, ale i tak mega wow. Naprawdę, ten trailer wywarł na mnie ogromne wrażenie i nie mogę się doczekać po prostu całego odcinka. Najbliższa zapowiedziana premiera tego odcinka będzie 14 października na kanadyjskim kanale TeleQuebec, lecz Family Channel niedługo ma ogłosić listę odcinków, które wyemitują w październiku, więc możliwe jest, że na Family Channel zostanie on wyemitowany wcześniej. Dziękuję wam wszystkim ślicznie za oglądanie. Jeśli odcinek się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz suba na kanale, a będzie mi naprawdę miło. Pamiętajcie również, by wbijać na moje social media, zwłaszcza fanpage'a, grupę oraz Gmaila. Wszystkie linki macie standardowo w opisie. Ja uciekam i słyszymy się w następnych materiałach. Kopytko! Something about you driving me back. There's something
about you.